Wujku, mówiłeś ostatnio, że pszczoły słyszą. Czyli lepiej, żebyśmy się zachowywali cicho, żeby im nie przeszkadzać? Wiesz, Dinarko, mówiąc o tym, że pszczoły słyszą, chciałem Cię raczej sprowokować do myślenia. Czy przyglądając się pszczołom, widzisz u nich uszy? No nie. Jeżeli mówimy o słuchu, pszczoły nie mają się czym pochwalić. Ale przecież mówiłeś, że pszczoły słyszą. Tak, chcę Ci tylko powiedzieć, że nie mają uszu, tak jak my, ty, ja, psy, koty czy inne zwierzęta. Ale udowodnię Ci, że słyszą. Chodźmy do pasieki, zrobimy ciekawy eksperyment. Tak naprawdę ciekawe jest, jak pszczoły słyszą. Otóż nie słyszą one w znaczeniu, jak rozumiemy to my ludzie. Pszczoły odczuwają drgania, wibracje, wstrząsy. Dobra, wiesz co? Trochę przynudzasz. Miałeś mi pokazać ciekawy eksperyment. Okej, chodźmy. Zaraz zrozumiesz i zobaczysz na własne oczy, jak pszczoły słyszą. I oto nasz eksperyment. Popatrz, jakie pszczoły są spokojne. Mogę je brać na ręce. A teraz zastukam wól i popatrz, co się będzie działo. I co niedowiarku? Teraz już wierzysz, że pszczoły słyszą? No dobra, dobra, ale mówiłeś, że pszczoły nie mają uszu. Tak, nie mają. I to jest najciekawsze. Wyobraź sobie, że pszczoły wyczuwają drgania, rozchodzące się fale, dzięki narządom, które są umieszczone na przednich goleniach, na przednich nóżkach. Dzięki tym narządom one wyczuwają fale, które się wokół rozchodzą. Wszyscy pszczelarze wiedzą, że przed burzą nie należy przeglądać pasieki, gdyż pszczoły są zestresowane i mogłyby ich pożądlić. I czasem, pomimo pięknej pogody, pszczelarz, kiedy przychodzi do pasieki, wie, że to nie jest dzień do przeglądu i wie, że wkrótce pogoda się zmieni. Pszczoły już o tym wiedzą wcześniej. Dziwne są te pszczele zmysły. A wiesz, jak widzą? Bo przecież mają oczy. Pszczoły mają oczy i widzą, chociaż okazuje się, że nie widzą tak jak ludzie. Pszczoły nie widzą koloru czerwonego. Udowodniono, że pszczoły bardzo dobrze rozpoznają kolor żółty, niebieski i te kolory je wabią. Na przykład pole rzepaku, które często widzimy, jest wręcz oblepione całymi rojami pszczół. Świat pszczół jest naprawdę fascynujący. Już się nie mogę doczekać kolejnego spotkania. Dinarko, lejesz miód na moje serce. Bardzo się cieszę, że pszczelarstwo Cię wciąga i mam nadzieję, że wkrótce będziesz pszczelarką.